Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedmeczowej przed meczami o brązowy medal Tauron Basket Ligi w sezonie 2014-2015. Przed nami pierwszy z pojedynków z Rosą Radą. Na pewno zapowiada się to bardzo interesująco. Na pewno będzie to mecz, który przysporzy kibicom w całej Polsce wielu emocji. Szkoda, że Państwo tego nie zobaczą na żywo w telewizji, ale zapraszam do zadawania pytań trenerowi Kairisowi. Jak wygląda stopień zmęczenia zespołu po tej czwartej serii z Toronto Raptors? How it looks the level of tiring of our team after that hard series with Gladiators? Well, you know, it is part of the season, and after playing a series of tough four games with a shorter rotation than usual, of course, this the players feel it on their legs a little bit, but it's excuse me, but it's normal. It's supposed to be this way. We're professionals, and now we just need to find the strength for one last week, the most important, the most interesting part of the season. W tym momencie sezonu, w tej części rozgrywek, zwłaszcza grając ostatnie mecze z ograniczoną rotacją do tego, w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej, grając dużo częściej, musimy to czuć w nogach. Gdybyśmy tego nie czuli, to byśmy nie byli to teraz, ale jesteśmy profesjonalistami i po prostu musimy odnaleźć w sobie jeszcze tą siłę i energię na ten najważniejszy tydzień, najbardziej ekscytujący tydzień sezonu. So the team is tired, or they already get rest a little bit? Both. Jedno i drugie. Jaki jest stopień koncentracji? Bo wiadomo, to są mecze o brązowe medale, jakby takie główne napięcie, ta walka o finał już jest poza czarnymi i różnie się do niego podchodzi. Wiadomo, że trener nie powie, że to są zdekoncentrowani, ale to trzeba chyba też motywować dodatkowo zespół. Tak. A second question about leveling. Right now, leveling of concentration, of focusing, because we know that the most important part to fight for the finals already gone, so that pressure and that emotions get come down right now. Of course, it's like this, that you cannot say that the guys are not focused or they don't want, but how much it's your right now job to motivate them to get that bronze medal? I think this is always my number one job. And probably my hardest job. It's not always easy to find the right words, but I think the level of attention and the level of focus is still high. We're still playing in the finals, just not for the gold medal, but for the bronze. So this is our big chance, and we're highly motivated, and I want to win this for ourselves and for our fans. Motywacja wygląda u nas w taki sposób, że to jest moja chyba najcięższa część mojej pracy i część, którą najczęściej muszę wykonywać. To jest motywowanie, ale myślę, że pomimo tego nasz poziom koncentracji, poziom zaangażowania, poziom chęci jest na tyle dalej bardzo wysoki, albo może nawet tak samo wysoki, bo dalej gramy w finale. Może nie w tym o złoto, ale w tym o brąz i naprawdę chcemy go zdobyć i dla nas samych i dla naszych fanów. Jak wygląda sprawa z tą ławką? Karol Ruszewski, czy będą mogli zagrać w wysokach? How looks the situation with that bench? Karol Ruszewski and Tomek Śnieg will be to your disposition. How it looks? So both players started to practice, but Tomek is practicing on his individual schedule by himself, and Karol joined the team for the last two practices, so we hope to have him for the games. Obaj zaczęli już treningi. Tomek Śnieg trenuje jeszcze indywidualnie, ma swój osobny program, żeby wzmocnić nogę. Karol Gruszecki raczej z nami nie zagra, a Karol Gruszecki uczestniczy z nami w pełni w ostatnich już dwóch treningach, więc liczę na to, że będę mógł z niego skorzystać w tych meczach. Czy to jak trener obserwuje Rosę Radą, czy coś w zespole coś się zmieniło od tego meczu, to jak Słupsko wygranego 74-71 do teraz, po meczach ze Stametem, jest bardziej zmęczony, mniej wybiegany? You've been watching Rosa for sure
all their games in the playoffs. Do you think that many of their style of playing, of their they are more tired when they was here playing before the end of the season, or you think that the level of their energy is still the same? Do you think that they changed the style of play or still playing the same? How it was in regular? I think that Rosa has played pretty stable basketball all throughout the part of the season that I've been able to watch them. So they are the one of the most aggressive teams in Poland, especially offensively, having all these weapons. And it's going to be for us, it's not going to be any easier to play them than to play Turov, because they are, Rosa is less predictable. They can score right away. They can break the play. They can be more aggressive on the perimeter. So this makes it a little bit harder for us in that sense. Rosa to jest taki zespół, który gra naprawdę zbilansowaną koszykówkę cały sezon i nawet teraz. Wydaje mi się, że na tyle co oglądałem Rosę, co mogłem oglądać ich mecze, to w moim odczuciu bardzo ciężko jest przeciwko nim grać. Te mecze na pewno nie będą łatwiejsze niż z Turowem z Gorzelecem, mogą być nawet trudniejsze, bo ta drużyna jest bardzo agresywna, zwłaszcza w ataku. Mają duży arsenał do zdobywania punktów. Mogą w sposób nieprzewidywalny zerwać akcję, którą mieli wcześniej ustaloną. Mogą zaskoczyć rzutem z półdystansu. Są na półdystansie naprawdę groźni. Mają wiele możliwości zdobywania punktów, czy z podkosza, czy z półdystansu, czy z obwodu. Więc myślę, że te mecze mogą się okazać jeszcze nawet trudniejsze niż te z Gorzelcem. So I expect them to be, you know, the young team. They're healthy. They use the whole bench, all the big rotation, and I expect them to be ready, angry, and play their best game in this series. And we will have to do just the same. To jest wciąż młoda drużyna, bardzo ambitna, która na pewno wyjdzie z niesamowitą agresją, determinacją, żeby również wygrać tę serię, i my musimy również być tacy sami i również z wielką determinacją i z agresją wyjść, bo żeby odnieść zwycięstwo. Koło ratunkowe? No, zabrali, dobrze. Mantas Sosnowski. Mantas, ty byłeś w ostatnim meczu z Rosą Radom, to ty decydowałeś o tych zwycięskich punktach. Pamiętasz jeszcze to spotkanie, czy ono już jest mało ważne w kontekście tego, że graliście z Turowem, z Gorzelec, i teraz jakby na nowo jest rozdanie? Było ważne, kiedy graliśmy ten mecz, a teraz na pewno już zapomnieliśmy o tym meczu, bo już dużo meczów po tym zagraliśmy, dużo ważniejszych, i oczywiście z Rosą będzie ciężko tutaj, nie? Ciężko ogólnie, oni są, jak trener mówi, dobrym zespołem i by nie musieli pokazać swoją najlepszą koszykówkę, zapomnieć co było z Torową, co było ze Śląskim, i w ogóle wyjść z nowymi siłami, bo to jeden tydzień kończy sezon i na pewno będziemy przygotowani na to. A to jaką wy jesteście drużyną? Bo jak gdyby te dwa spotkania ostatnie to były zupełnie różne mecze. Jedno przegrane różnicą wielu punktów, drugie dosłownie o głos. Czy to ostatnie spotkanie zwłaszcza dodaje jakiejś pewności siebie, odbiera? Trochę. Byliście jednak jedną nogą od zwycięstwa. Jak teraz wygląda to nastawienie w drużynie? Czy to jest jakieś takie rozgoryczenie po tej ostatniej porażce, czy jednak ta żądza brązowego medalu jest duża? Nie, po prostu widzieliśmy, z kim gramy. Turów naprawdę jest, jak pokazał te momenty, silniejsza drużyna od nas, i pokazali to na boisku, pokazali u nas tutaj. I oczywiście chcieliśmy z nimi wygrać, robiliśmy wszystko co nasze siły, ale jak widać było, że oni pokazali swoją siłę tutaj, i teraz oczywiście zapomnieliśmy o tym i otwieramy nową kartkę, i tylko Rosa teraz liczy, tylko ten brązowy medal. Rosa wydaje się, że będzie mniej zmęczona niż wy, tak? Oni mieli w ćwierćfinale AZS Koszalin rozbity, później Stal będzie na górę 0-3 łatwo, a wy musieliście tak, no, pograć trochę ze Śląskim Wrocław po dogrywkach, później z Turowem zgorzały 4 mecze. Może mieć to znaczenie? Myślę, że nie. Myślę, że teraz jest taki, jak mówiłem, taki już ostatni tydzień, że zbierasz wszystkie siły, jakie masz, i po prostu grasz ostatni ten mecz, bo później już masz wakacje, robisz co chcesz,
i mam nadzieję, że teraz Karol dojdzie, rotacja powiększy się, on jest bardzo ważnym zawodnikiem dla nas i będzie dobrze. Teraz bardziej siły zbieracie nie z treningów, a z serca? Teraz treningi są, nie są już tak ciężkie, tak długie i po prostu i z serca i trochę odpoczęliśmy po torowie, to jest ok. A dużo czasu poświęcacie na to, żeby się wzajemnie motywować, mobilizować tam gdzieś w szatnie? Czy raczej każdy już ma świadomość tego, właśnie, o co to się tak gra? Właśnie teraz już wie wszyscy, że jest to ostatni tydzień i to dwa mecze wygrywasz i masz udany bardzo sezon dla klubu, dla miasta i to wszyscy wiedzą o to, o co chodzi i nie musisz motywować za bardzo. Będzie brązowy medal? Będzie. Tutaj.